Czy wydaje ci się, że politycy cię reprezentują? Czy oni naprawdę są przedstawicielami obywateli? Nie wygląda to tak dobrze. 35-letni okres naiwności graniczącej z głupotą ludzi, którzy wybierali popisową bandę na zmianę, doprowadziło kraj do tej sytuacji, która jest obecnie. Polscy przedsiębiorcy nie mają na chwilę obecną nikogo. Jedynie partie, które się przekrzykują w rozdawaniu, tak naprawdę finalizując swoje obietnice tylko i wyłącznie za nasze pieniądze. Nie ma już na kogo głosować. Tak naprawdę wszystkie partie w Sejmie zawiodły. Żadna nie jest zdolna do tego, aby podjąć dla nas dobre decyzje. Tylko my mamy odwagę mówić otwarcie o tym, co jest potrzebne dla Polski. Zależy nam na tym, żebyśmy wszyscy wspólnie pracowali na własne dobro. Żeby nikt sobie nawzajem nie przeszkadzał, a wręcz przeciwnie, żeby każdy sobie nawzajem pomagał. Myślę, że w ten sposób moglibyśmy zbudować i odbudować to, co jest najpiękniejsze, czyli nasz kraj, naszą godność i nasze poczucie wspólnoty. Mamy wspaniały kraj. My jesteśmy Polakami, to jest nasz kraj i każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, które się nazywa Polska, powinien w ten sposób myśleć. Jeżeli my każdego dnia mierzymy się z każdą przeciwnością losu i robimy to dobrze, sam zdecyduj, kto jest lepszy. Czy politycy, którzy kroczą drogą socjalizmu, nawet modelu keynesowskiego o podnoszeniu podatków, czy praktycy, którzy każdego dnia pokonują ten trud, po to, abyśmy my wszyscy w tym kraju mogli żyć godnie i bezpiecznie. Już dziś zadecyduj, kto w Twojej ocenie będzie lepszy dla gospodarowania naszymi pieniędzmi. To my jesteśmy zmianą. Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców. Polacy w końcu mają na kogo głosować.